Sześciu najlepszych polskich siłaczy rywalizowało w sobotę w Słupsku podczas Pucharu Polski Strongman. Zawodnicy mierzyli się z takimi konkurencjami jak przeciąganie tira, układanie 100 kg kul, przenoszenie opon, martwy ciąg, wchodzenie na schody z dużym obciążeniem i waga płaczu. Ich rywalizację oceniał Mariusz Pudzianowski, wielokrotny mistrz Polski, Europy i świata strongman, a od lat również zawodnik MMA. Siłacze dopingowały setki słupszczan, zarówno panów, jak i pań. Jestem tutaj u chłopaków bardziej gościnnie, żeby troszeczkę coś im tam podpowiedzieć. Dźwigać ciężarów już nie dźwigam, bo nie pora i czas i miejsce na to. Był czas na dźwiganie ciężarów, a teraz mogę chłopakom troszeczkę podpowiadać, jak mają to robić. Bo w chwili obecnej na razie zaleczam jakieś tam kontuzje, coś tam. No ale jak chłopaki poprosili, czy bym po prostu w wolnej chwili, jak czas gdzieś się obrobię, nie wpadł tu do nich, no mówię, no to jak inaczej mogłoby być, ciągnie wilka do lasu. Ciężarów dzisiaj dźwigał nie będę, ale chłopakom na pewno wskazówek troszeczkę udzielę, jak, co, gdzie, kiedy, żeby to wszystko dobrze szło. Teraz możemy głównie Cię oglądać podczas różnego rodzaju walki, starć, no ale nie brakuje Ci trochę współzawodnictwa z najsilniejszymi mężczyznami na świecie? Oczywiście, że chciałoby się cały czas i dźwigać, i bić, ale nikt wieczny nie jest. Życie jest tak naprawdę krótkie. Był czas na podnoszenie ciężarów, 11-12 lat dźwigam te ciężary i w sportach siłowych osiągnąłem praktycznie wszystko, co chciałem. Mistrzostwa Europy, Polski, świata, Puchary Polski i wiele jeszcze, by o tym opowiadać. No i w pewnym momencie przyszło nowe wyzwanie, no i sporty walki, zupełnie co innego, inna specyfika sportu, inne treningi, wszystko i trzeba było to, co było zbudowane przez 20 lat, zburzyć, rozbić i od nowa budować. Trwało to bardzo długo, bo już MMA zajmuje się praktycznie 13 rok, a żeby wytrzymać 3 razy 5 minut, potrzebowałem 10-11 lat, że wchodzę do klatki po 10-11 latach i mówię, czy to pierwsza, druga, trzecia runda, nie ma to znaczenia. A do 10 lat było zawsze pytanie, czy ja wyjdę do drugiej rundy. Mimo to, że głowa chciała, wszystko chciało, chęci były, ale ciało nie pozwalało na taki tak długi wysiłek. No ale dzisiaj MMA się już bawię. No i kilku chłopaków ze Strongmana też poszło. No popatrzę, jak sobie będą radzili. Nikt mi nie musi mówić, jak będą sobie radzili. Mogę to powiedzieć z zamkniętymi oczami i powiedzieć, że mogę być prorokiem. Jakim będzie to szło, bo ja już to przerobiłem. Oni są z tej samej gliny, co ja. MMA jest trochę widowiskowe, popularny sport. Jeden w Polsce zrobił od 10 lat. Skoro są takie możliwości, dlaczego nie? Do odważnych świat należy. Po 10 latach, gdy ja odstawiłem te ciężary, nie miałbym z chłopakami najmniejszych szans, a znowu oni wchodzą do klatki ze mną, nie wytrzymaliby 3 rund po 5 minut. Są to dwa przeciwstawne, zupełnie inne sporty. To jest tylko wspólnym mianownikiem, jest nazwa sport. To tak jakbyśmy porównali biegacza 100-metrowego, sprintera, z maratończykiem. To bieganie i to bieganie, ale to zupełnie inny wysiłek. To nie jest to samo. To bieganie i bieganie. Ale tu jest 100 metrów, trzeba jak najszybciej, a maratończyk pomału dojdzie do celu. No i to jest właśnie no, zupełnie co innego. Nie mam najmniejszych wątpliwości, że tego typu imprezy, które się cieszą przeogromnym zainteresowaniem, powinny się odbywać i nie miałam żadnych wątpliwości podejmując taką decyzję. Spotkałam się z organizatorami kilkakrotnie i przekonali mnie do tego, że naprawdę warto z nimi współdziałać, bo są świetnie zorganizowani. Miasto nie partycypuje finansowo w żaden stopniu, poza kilkoma pucharami, które kupiłam. Organizacyjnie wspieramy we wszystkim, w czym możemy i ten patronat jest bardzo ważny. Udzieliłam także takiego wsparcia po sprzątaniu jutro Placu Zwycięstwa, który i tak byłby sprzątany po niedzieli. Wydaje mi się, że dla mieszkańców miasta jest to bardzo interesujące. Tak będziemy zawsze organizowali, kiedy organizatorzy będą mieli ochotę do Słupska przyjechać. To ostatnie pytanie. Czy któryś z zawodników jest Pani faworytem? Przyznaję, że jeszcze nie rozpoznałam wszystkich zawodników. Moim faworytem na razie jest Pan Szymański, z którym organizowałam to przedsięwzięcie i jego najbardziej poznałam i Paweł Kucharski, Słupszczanin, który za tym wszystkim także stoi. Natomiast
Oczywiście, że znam pana Pudzianowskiego, bo jest osobą znaną jako sportowiec i tancerz. Świetnie zresztą tańczył. Wydawało mi się, że to będzie trudność duża, ale okazało się, że nie. Natomiast nie mam swojego faworyta. Wyrobię sobie stanowisko po pierwszej konkurencji. Mariusz Pudzianowski tym razem w roli sędziego, więc nie będzie mógł popisywać się w konkurencjach. Ale bohaterem jak widzicie, jest. Może być. Wszyscy chcą z nim robić zdjęcie na pewno, bo jest najbardziej rozpoznawalny. Ale myślę, wydaje, że dzisiaj inna wartość w tym wszystkim jest. To jest sport. Oczywiście bardzo specyficzny i na pewno dla nie tak bardzo szerokiej grona mężczyzn, bo to wymaga i pracy, i konsekwencji, wytrzymałości. Dla mnie to jest święto sportu, święto nie siły tylko fizycznej, ale sportu, którego podstawą w tym wypadku jest rzeczywiście duża siła, konsekwencja i trening.